Jesteśmy na specjalnej konferencji Fame MMA, a z nami Arkadiusz Tańcula. Dzień dobry. Dzień dobry, siemanko, cześć. No to chyba jest pytanie, od którego powinienem zacząć. Dziś tutaj jesteś dlatego, że jesteś zawodnikiem Fame'u. Byłeś ciekawy, co tu się dzieje, czy jednak ta twoja obecność tutaj też świadczy o tym, że dzisiaj coś tutaj się jeszcze o twojej przyszłości dowiemy. Jestem tutaj po prostu, żeby być, zobaczyć, dawno nie widziałem wszystkich, zrobić materiał na YouTube'a i no, nie ukrywam, w przyszłym roku planuję przynajmniej na ten moment jedną walkę, która jest tam dopinana, więc na pewno mnie zobaczycie. Tutaj, cześć, siemanko, tutaj nie będzie mnie tutaj gdzieś na środku i tak dalej, więc... Ja pamiętam, o czym rozmawialiśmy po tej ostatniej walce w słynnej rzymskiej klatce, że chciałbyś już jakby zakończyć ten etap, całe uniwersum Murańskich opuścić i tak dalej, ale też widziałem ostatnie rozmowy z Jackiem Murańskim, który mówi, że on sobie jednak ostrzy zęby na taki pojedynek z tobą wtedy, kiedy będzie w pełni zdrowy i twierdzi, że tak naprawdę wychodząc do walki w tym stanie, w którym on był, radził sobie dobrze według niego i jak będzie w pełni zdrowy, nie jesteś w stanie absolutnie mu niczego złego zrobić. Ale powiedz mi, czy on będzie kiedyś w pełni zdrowy? Tego się nie da wyleczyć. Zależy, o jakim zdrowiu mówisz. Tego się nie da wyleczyć, on nigdy nie będzie w pełni zdrowy. Słuchaj, no ja bym bardzo nie chciał. Wiem, że federacja tam jakieś robi podchody, już pyta jakieś tam rewanże, bo wiadomo, to się sprzedało. To była świetna walka, duża oglądarność, duże pay-per-view. Tylko, kurde, chociaż druga... Nie, wiesz jak to jest, kurde, nigdy nie mów nigdy. To jest moje nowe motto też. Nie mówię, ale bardzo bym nie chciał, o. Okej, chociaż też nawiązując do tej rzymskiej klatki wspomnianej przeze mnie, no to sam masz teraz tego świadomość, że to przeszło już troszeczkę do takiego, no do legendy. Wszyscy o tym mówią, rzymska klatka. Wtedy na konferencji, gdy się dowiedzieliśmy, że ta walka będzie toczona w rzymskiej klatce, każdy sprawdzał, o co w ogóle chodzi, a teraz wszyscy o tym cały czas mówią. Pewnie masz taką świadomość, że no, może to śmiesznie zabrzmi, ale napisałeś jakąś historię, jeżeli chodzi o freakowe gale w Polsce. Słuchaj, jestem mistrzem świata walk w rzymskich klatkach, bo jako jedyny stoczyłem walkę i ją wygrałem, więc jestem niepokonanym zawodnikiem klatek rzymskich. Wiesz co, ja bym, kurde, powiem inaczej, mógłbym się bić z Murańskim jeszcze raz w tej rzymskiej klatce, tylko jak była podłączona pod prąd, żeby się chuj nie mógł chwytać, kurwa, i wtedy nie ma problemu, możemy się bić. To prawda, tak sobie myślałem, chciałem też ciebie zapytać jako człowieka w środku tego wszystkiego, tego całego zamieszania. Skąd w Polsce taka popularność tych gal freakowych? Mamy teraz Prime, no jest Fame, wiadomo jest High League, jest tego naprawdę dużo, jest wiele gal, wielu zawodników i się zastanawiam, bo to jest w jakiś sposób taki ewenement polski. Nie wszędzie to jest aż tak popularne jak w naszym kraju. Nie wiem, czy słyszałeś wczoraj, właśnie w Czechach się odbyła pierwsza taka freak fightowa gala i nie wiem, jak tam się odniosło echem. Będziemy to komentować, bo mamy teraz kanał komentary też, więc będziemy to komentować w naszym na nowym odcinku. Ale chyba się tak nie przyjęła jak w Polsce. Słuchaj, dlaczego tak w Polsce jest? Mi się wydaje, że to wszystko powiązane z tym, gwiazdy tańczą na lodzie, gwiazdy utaniec z gwiazdami, jak oni śpiewają. No i teraz przyszła pora, no jak oni się biją, to jest tak naprawdę, że jak oni się biją i pewnie o to bardziej chodzi. Po prostu w Polsce jest taki kult celebrytów. Nie wiem, czy to, no jest, nie? Wszyscy patrzą, lubią robić, co ludzie, co ci celebryci robią. Jarają się, czytają te pudelki, jakieś pomponiki i te wszystkie inne rzeczy. Więc myślę, że to bardziej o to chodzi. A druga rzecz jest taka, no kurde, wiesz, tutaj się dzieje, tutaj się dużo dzieje. Tu są jakieś dymy, są jakieś popierdolone akcje, jakieś klatki rzymskie, coś, czego nie ma gdzie indziej. Więc jest to raczej fajna rozrywka, myślę, dla takiego człowieka, który tam siedzi przed telewizorem, nie? A jak widzisz przyszłość? Bo to jest tylko moja teoria, ale myślę, że ta już wspomniana rzymska klatka, wasza walka, to był taki pik, moment kulminacyjny, że teraz gdzieś może to zainteresowanie będzie spadało delikatnie, będzie to wypłaszczone, ale jednak, bo gdzieś jakiś przesyt może się po prostu najzwyczajniej w świecie pojawić. Słuchaj, no ja mi już wysyłają mi już ludzie setkami, nie wiem, czy gdzieś taką galę była w Londynie, w budce telefonicznej, tak. Że tym razem to wiesz, no już naprawdę, już ludzie stają na głowie, co tutaj dalej zrobić, żeby dalej zainteresować tych ludzi, żeby dalej to zainteresowanie tymi freakowymi walkami szło w górę. Nie wiem, za niedługo to będzie jak w Mad Maxie, stary, że będą rzucać, kurwa, miecze, maczety, piłę, ale piłę jakąś spalinową, nie? No nie wiem, no chyba to w tym kierunku idzie. Ja uważam podobnie jak ty, że zaraz będzie przesył tych wszystkich federacji, bo jak masz co miesiąc sobie wykupić pay-per-view, oglądać konferencję, to w końcu, kurwa, pierdolniesz tym, to nie kupisz żadne, nie? Myślę, pierdolę, to ile tego jest, nie da się tego już oglądać, nie? Więc myślę, że to jest taki pik i jeszcze to może potrwa jakiś nieduży czas i może będzie tak, że właśnie te słabsze federacje odpuszczą, zostanie nie tylko ta największa albo dwie największe. No, tak to pewnie będzie z punktu widzenia takiego kapitalistycznego. Pewnie tak, chciałem zapytać, ale chyba wiem, bo no... Spotkałem cię na KSW. Ty jesteś zawodnikiem, który interesuje się tak na co dzień MMA?
Tak, no interesuję się na co dzień, trenuję prawie jak zawodnik, trenuję z zawodnikami, którzy walczą właśnie na galach, na KSW, trenuję z byłymi zawodnikami nawet z UFC, więc myślę, że tak, no i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że bardzo się interesuję, bo ja dużo rzeczy robię ogólnie i ciężko mi się zajmować tylko jednym interesować, na przykład oglądać wszystkie walki, nie mam na to czasu, ale jakieś ciekawsze zawsze zestawienia, KSW prawie każdy oglądam, teraz KSW prawie każdy oglądam, jestem prawie na każdym, więc no tak, no interesuję się. Podpytałem, chciałem wiedzieć, czy w ogóle mogę pytać o to, co wydarzyło się wczoraj w nocy, czyli mówię o UFC, walka wieczoru, Gan oglądałeś? Kurde, wczoraj wieczorem, słuchaj, to miałem trochę akcję rodzinną i po prostu, no, ciężko było. Wróciłem do domu nad ranem i tak. Okej, no to może zapytam tak, twoje plany na ten rok? Rozumiem, że jeżeli chodzi o zdrowie, mam nadzieję, że jest dobrze, te najgorsze, największe problemy masz za sobą i pewnie jakieś plany na ten rok kreślisz, wspólnie też z włodarzami. No tak, tak, na pewno mnie w tym roku zobaczycie, na pewno jeżeli chodzi o sportowe, to na ten moment na pewno ta jedna walka będzie, może będzie troszeczkę ciekawsza i troszeczkę inna niż wszystkie, jak to się wszystko uda i się wszystko wspina, ale nie mogę za dużo zdradzać. Ale mam też plany inne, no mam też teraz właśnie robię płytę swoją, bo to też mam takie marzenie, więc teraz się skupiam na tym, żeby zrobić płytę i przed kolejną galą, która ma być, nie wiem, koniec maja, początek czerwca, już ją też wydać, żeby wykorzystać ten pik popularności, który zawsze jest wokół, wiesz, zawsze jak walczysz, to jest gdzieś zainteresowanie twoją osobą zawsze rośnie, nie? No bo to tak wygląda, jak jesteś celebrytą, to kurwa, celebrytą ciężko słowo, no, ale wiesz, najpierw jest głośno, potem znowu cicho, głośno, cicho, głośno, cicho, wykorzystać ten pik też do sprzedaży tej płyty, jest i Boxdel. Dobra, Boxdel mówi, że po konfie, także Arek, bardzo dziękuję, że znalazłeś ten czas, mimo tego, że ta konferencja trwa i wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na moje kanały wszystkie. Dziękuję Arku bardzo. Wszystko...